Cześć, kochani, witamy Was tym razem z dosyć ciekawego miejsca, nie z Łodzi w każdym razie. W Łodzi już nie jesteśmy. Tak, jesteśmy już prawie na MWC, prawie, bo MWC tak naprawdę zaczyna się w poniedziałek, chociaż większość konferencji będzie tu się działa w niedzielę. A witamy Was z placu katalońskiego. Hiszpańskiego. Nie, hiszpańskiego. Plac Espania to jest. Espania, to jest plac Katalunia jest kawałek dalej. No i co? Właśnie wysiedliśmy z autobusu, który nas tu przywiózł z lotniska. Teraz lecimy się zakwaterować. Odebraliśmy nasze przepustki na targi. Dostaliśmy okulary od jednego z tutejszych operatorów. Jesteśmy cali, szczęśliwi, wypoczęci. Właściwie niedługo się zabieramy do roboty. Właściwie to może już nawet jutro. Zabierzmy się dzisiaj, nagrywamy tygodniówkę, to już się zabraliśmy, tak, nie? W zasadzie tak. Kurczę, jutro... słuchajcie, wiecie jak to jest ciepło? Jezu! Pilot nam powiedział w samolocie, że jest 18 stopni, ale tutaj w słońcu jest 26. Jak tak stoimy i ten to termometr mi mówi 26. Także uciekajmy z tego słońca, bo jeszcze nas zabije. Za chwilę się widzimy i trochę Wam poopowiadamy. Witajcie kochani, trochę nas dzisiaj będzie z pogłosem słychać. Zazwyczaj w Barcelonie tutaj taką małą klitkę wynajmujemy i się jakoś w niej mieścimy. A tym razem nam się jakoś tak trafiło, że dostaliśmy taki wielki trochę większy pokój. Ogromny. Nie wiem ile to ma, 70 metrów więcej? Około 100. Około 100 metrów pewnie. Dobra, nie ważne. Dostaliśmy po prostu jakieś niesamowite zupełnie lokum i to zupełnie przypadkiem. Dobra, bierzmy się za robotę. Dokładnie. W tym tygodniu było dosyć sporo rzeczy nowych, ale najważniejsza chyba rzecz, która była, to ta, na której Adaś miał, ta w której okazję miał Adaś uczestniczyć w Londynie, była premiera najnowszej serii Galaxy S10. Tak. O, to może od razu Wam powiemy, teraz nagrywamy Galaxy S10 Plus, czyli nowym galaksiakiem, tym największym. Także możecie sobie zobaczyć, jak nagrywa, jak filmuje w pomieszczeniach. Nagrywamy Full HD w tej chwili także. Zainteresowani na pewno wiedzą, wreszcie powiemy, że pojawił się tak. Galaxy S10, który jest modelem niby podstawowym. Galaxy S10e, który jest modelem troszeczkę słabszym. Galaxy S10 Plus, który jest modelem mocniejszym. Poza tym jeszcze pojawił się Galaxy S10 5G. No i najważniejsze. I pojawił się Fold, chociaż ja nie wiem, czy można powiedzieć, że się pojawił. Ciężko właśnie, bo trochę nas zaskoczyli. Konferencja w ogóle zaczęła się od prezentacji Folda, ale pokazano nam parę slajdów. Pokazano nam ten telefon w akcji, ale na filmie. Czyli też nie wiemy, jak on tak naprawdę się zachował. Był to krótki filmik, gdzie gość pokazywał, jak działają mapy. Co jest bardzo fajne, to to, że część rzeczy widzimy na zewnętrznym ekranie, ale po otwarciu telefonu wszystko to, co mieliśmy tutaj, przeskakuje na duży ekran, mamy pełniejszy widok, ale na przykład pineska przez nas postawiona pozostaje na miejscu i fragment mapy, który oglądaliśmy, no po prostu robi się większy, ale to zostaje tak samo tam z przeglądaniem FIDA i tak dalej. Oczywiście, słuchajcie, to jest żadna innowacja, bo dokładnie ten sam mechanizm, zapewne realizowany w inny sposób, ale był w smartfonach dwuekranowych przez Rosjan pokazywanych. No, o rany, 4-5 lat temu. Tak, tylko że tam mieliśmy dodatkowy ekranik na tyle telefonu i to był czarno-biały ekranik. Tu jest zupełnie inna funkcjonalność. No, ale mechanizm jest taki sam. Podobny mechanizm, masz rację, natomiast no, funkcjonalność jednak dużego kolorowego ekranu jest zupełnie inna. Jak będzie z tym telefonem? No zobaczymy. Ma być wiosną. Wiosną mamy mieć specjalną prezentację, gdzie będziemy już mogli ten telefon dotknąć, zobaczyć, sami przekonać się, ty jak działa. Miałeś go w ogóle w ręce? A skąd? Facet pokazał na scenie, prezentujący, pokazał, pomachał tym telefonem, zaraz schował do kieszeni, więc było go widać dosłownie przez kilkadziesiąt sekund i to tyle, więc taka trochę dziwna premiera, no ale wiadomo po co to zrobili, chcieli to zrobić przed wszystkimi, przed MWC, być tymi powiedzmy, no już nie pierwszymi, bo Chińczycy to pokazali pierwsi składany telefon, ale pierwszymi z takim naprawdę składanym telefonem, bo ten chiński tak składa się, ale wiecie, po złożeniu jest dosyć gruby. Natomiast Samsung jest rzeczywiście dosyć płaski. Grubościowo wygląda mniej więcej jakbyście dwa Galaxy złożyli ze sobą. W granicach centymetra to się mieści grubości, więc myślę, że to już jest jakiś tam krok do przodu i rzeczywiście ten ekran się składa na płasko, nie ma tego takiego mocnego wygięcia w miejscu złamania. No zobaczymy, jak to będzie się zachowało. Na renderach mechanicznie dosyć fajnie. Zapewniałem, że to będzie działać i zginanie temu ekranowi nie zaszkodzi. Oby tak było, przekonamy się w przyszłości. Cena niestety będzie zaporowa, ale to już wiecie.
No to było ciekawostka, powiedz, bo nie wszyscy 2000 czytali. Euro, taka cenka się pojawiła na ekranie. Czyli w tej chwili, jeżeli 2000 euro, 2000 euro, euro stoi około 4... No 8 tysięcy, no, co tu przyjrzeć. No i kolejną ciekawostką były... Nie 8 tysięcy, więcej jadać. No trochę ponad 8. No. Podejrzewam, że do 9 dobije bez problemu. Zobaczymy, no. Będzie ogłoszony, tak naprawdę będzie ta prawdziwa taka jego premiera już rynkowa, to się dowiemy, jaka będzie cena. Natomiast mnie bardziej trochę zaskoczył ten Galaxy S10 5G, bo prawdę mówiąc, on tam przecieka się gdzieś tam nieśmiało przewijał, ale nie było renderów, nie pokazywali pokrowców na ten telefon, bo on jest jeszcze większy niż normalne Galaxy. Tak, on jest największy, on jest oczywiście z całej serii. Ma ponad 6 cali wyświetlacz. I to, co mnie zdziwiło w nim, to że nie ma w nim największego tego tieru pamięci, tylko jest 256 flesza, jeżeli dobrze pamiętam. Jest 8 giga cena pamięci RAM. Chodzi o to, że jak on wejdzie na rynek, no może już by ta cena przekroczyła pewien taki poziom przyzwoitości. Samsung nie chce, żeby tak było. Dołożyli z takich ciekawostek, dołożyli w tym 5G jeszcze po jednym aparacie, ale po tym czujniku Time of Flight, czyli tym, który będzie wykorzystywany w rozszerzonej czy tam wirtualnej rzeczywistości. Czyli w zasadzie nie tyle aparat, co rzeczywiście czujnik sensor, głębi po prostu. No niemniej ramka aparatu jest trochę szersza i z przodu i z tyłu, no i z przodu ta lornetka no już się rozrasta do takich nieprzyzwoitych poziomów, ale wiecie co, ja już drugi dzień, no wiele wam o tym telefonie nie powiem, ale drugi dzień używam S10 Plus. I powiem wam szczerze, że w zasadzie przestałem w ogóle tą lornetkę, te dwa obiektywy w wyświetlaczu zauważyć. Kompletnie nie przeszkadzają. I według mnie to jest coś fajniejszego zdecydowanie niż notch. No niemniej nadal to jest jakiś tam obcy element, ale mniej mi się rzuca w oczy. Zrobiłem sobie, Samsung jeszcze przygotował taki pakiet tapet, żeby fajnie maskowały ten aparat. I powiem wam szczerze, spoko, autentycznie w normalnym użytkowaniu sami się ocenicie po prostu, sami ocenicie, wiecie, że to tak naprawdę od was zależy. Natomiast to, co warto by było, jakby syntezując troszeczkę, to jest to, że wszystkie te wersje podstawowe Galaxy, czyli poza Foldem i poza 5G, są również w wersjach Dual SIM. Podejrzewam, że na nas pewnie trafią wersje. No tak, będą Dual SIM z hybrydowym slotem niestety, wszystkie to od razu też powiedzmy. Według mnie, ja tak prognozuję, oczywiście to jest takie moje przeczucie, że hitem sprzedaży będzie ten najmniejszy telefon, najtańszy, ewentualnie plus, a ten środkowy to taki, no ciężko wyczuć. Na pewno ten S10 jest bardzo fajny z tego względu, że jest to w zasadzie pod względem flaków, pod względem procesora, pamięci i tak dalej, no praktycznie S10 flagowy model. Jedyne czego mu brakuje to teleobiektywu na tyle. Ale za to jest szeroki kąt, więc też jest nieźle. No i poza tym reszta aparatów jest dokładnie taka jak w pozostałych telefonach. Więc to nie jest żaden light, żaden wykastrowany flagowiec, tylko w zasadzie pełnoprawny flagowiec, ale słuchajcie, tak mały, tak zgrabniutki. Naprawdę, wziąłem go w rękę, no w mojej dłoni wielkiej to on znika. Ale dla kobiet to będzie świetnie, jeżeli wasze panie chcą telefonu, szukają telefonu o topowych możliwościach, ale takiego, żeby spokojnie mogły go jedną dłonią obsługiwać i żeby im nie przeszkadzał w torebce, to myślę, że to jest to. Dobra, poreklamował. On ma 5,8 cala. Poza tym, że będą wersje single SIM i wersje dual SIM, to jeszcze będą wersje z dwoma procesorami. Macie pełną informację, tą, której Samsung udzielił o procesorach w informacjach dodatkowych. Ja ją uzupełnię o nazwy procesoru, bo wiecie, że to będzie z pewnością najwyższy tier Qualcomma i najwyższy tier Exynosa. Dane są technologie 7,8 nanometrów, no i mówię, to po prostu znaczy, Qualcomm 855, dziewiątka, Exynosy 9, a tak naprawdę u nas będą Exynosy. No i będą Exynosy, tak. Chodzi o to, Snapdragon to w Stanach, tego, że... gdzieś tam pewnie w Azji, o ile dobrze pamiętam, i to tyle. Także raczej jakbyście kupowali w Polsce dziesiątkę, no to będzie to znaczy, ja podejrzewam, że w całej Azji będą Snapdragony tak jak zazwyczaj i rzeczywiście Verizon... Nie podawali dokładnie Snapdragona, jakie rynki. Nie? Ale to jest tak, że oni w rynki azjatyckie, znaczy na Chiny, zresztą na Koreę chyba również, ja już tutaj nie jestem pewien. Ale na Chiny i na Japonię idą zazwyczaj w Qualcomm. Nie pamiętam właśnie, jak jest w Korei. Niby to jest ich własny rynek, w związku z tym powinni dawać Exynosy, ale nie pamiętam. To zobaczymy. Globalnie rzecz biorąc jest tak, jak Adam powiedział, czyli one się różnią właściwie, bo procesory wszędzie są te same.
różnią się w pojemnością pamięci, różnią się ilością aparatów i różnią się oczywiście wielkością wyświetlaczy. I akumulatora. I akumulatora, tak. I to właściwie tyle są różnice. Wydaje się to przynajmniej z daleka, bo Adam miał je w rękach, macał, wydaje się to z daleka seria dosyć dobra. Co prawda trzymałem dzisiaj w ręce tego, którego Adam przywiózł, bo wcześniej nie miałem okazji. I trzymałem dzisiaj w ręce również S10 podstawową, udostępnioną zresztą przez Pawła Warzechę. Pozdrawiamy z naszego pozdrawiamy. Jako Mobzillę prawdopodobnie bardziej. I one robią po prostu bardzo dobre wrażenie. To są świetnie zrobione smartfony z flagowej serii po prostu. Co prawda zabrakło mi troszeczkę tutaj rzeczywiście jakiejś innowacji, którą Samsung by wszedł, tak? Na takiej zasadzie, że my wymyśliliśmy, pokazujemy Wam rzecz zupełnie nową. Tutaj jeżeli chodzi o nowości sprzętowe, to ich nie ma. Oczywiście nadal nie ujmuję tym smartfonom, natomiast nie ma tu nowości sprzętowych. Wiesz, mnie to się spodobało akurat właśnie to, o czym mówisz, że nie ma jakichś nowych cudów, nie ma, po prostu jest więcej, lepiej, bardziej, a na przykład jako użytkownik Galaxy dostałem to, czego się spodziewałem, czego oczekiwałem. To znaczy, Adaś, i tak naprawdę Adaś, nie muszę się przyzwyczaić. Za taką nowość uznał oczywiście Folda, tylko jeżeli wy go nie dostaliście do ręki. No więc właśnie, na Foldzie ciężko cokolwiek wychodzi na to, że Folda Samsung pokazał właściwie po to, żeby zestrachać wszystkich innych producentów. I to mu prawdopodobnie nie wyjdzie na dobre. Bo jeżeli się w tej chwili chińscy producenci zbiorą do kupy, to prawdopodobnie na rynku będą wcześniej chińskie telefony niż Samsung. No, może tak być. No pytanie, także to przestraszenie Chińczyków może wcale dobrze nie zadziałać. No, no na pewno przestraszyli, bo już widziałem nerwowy ruch u konkurentów. Także... To znaczy nie przestraszyli o tyle, że Chińczycy się dosyć... No. Bo ja pomyślałem sobie w momencie, kiedy dotarła do mnie informacja prasowa o tych Galaxiakach i o Foldzie, że jednak Samsung pokazał, pomyślałem sobie, że Chińczycy się rzeczywiście przestraszą. W momencie, kiedy poczytałem, Adam powiedział, że Folda pokazali, o, tak pokazali, o, tak, tylko ale byle nie ruszyć. Czy liczy, to... że Chińczycy tutaj na MWC zrobią coś innego? Nie. Ja do tej pory liczyłem na to, że Chińczycy zrobią dokładnie to samo na MWC. Natomiast to mi przypomina takie dziecięce zabieranie sobie grabek. A mój tata to ma lepszą pracę, a ja to mam ładniejsze wiaderko. I to troszeczkę na takiej zasadzie działa. Ale przecież cały czas to tak idzie, że mój smartfon jest bardziej i każdy z producentów tak właśnie może tak, bo wiesz co, zdaje mi się, że tak naprawdę jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o pozycję na rynku, to liczy się czas sprzedaży i wdrożenia pewnej rzeczy, pewnej nowości, a nie czas, kiedy ja pokażę wszystkim. Chociaż gdyby to było zrobione dobrze, narobiłoby się dużo szumu, to być może rzeczywiście Samsung został uznany jako prekursor wyświetlaczy składanych, smartfonów z wyświetlaczami składanymi. I to by zostało w świadomości ludzi, że Samsung pokazał. Nie wiem, czy tak będzie, nie mam pojęcia, bo to zależy od ruchów Chińczyków po prostu. Trzeba poczekać do kwietnia niestety. W każdym razie Samsungi polecamy Waszej uwadze obejrzenie ich, zobaczenie. One się właściwie nie różnią. Najfajniejsza rzecz, jaka dzisiaj mi przyszła do głowy po obejrzeniu S10, o rany, jakbym trzymał moją S8 w ręce. To jest to, o czym ja mówię. Ósemkę mam jakiś czas i bardzo ją lubię, to jest bardzo fajny smartfon. Nie jest jak może genialny, bo ta seria no, od Edge'a właściwie wygląda. Weź pod uwagę, że to jest dwuletni telefon. Tak? Nie, ale mnie chodzi o to, że on nie był genialny nawet w momencie, kiedy się stał. Ale nie musiał być genialny. Chociaż był bardzo fajny, bo jeżeli chodzi o wielkość, o działanie. Bo to jest tak, że albo się urządzeniem zachwycisz, ale ono no, nie do końca ci we wszystkim odpowiada, albo masz telefon, który kompletnie nie jest porywający, nie zaskoczył cię niczym, ja mam, ale ja mam, w jaki sposób go lubisz. Ja mam nie? dużo takich urządzeń, którymi się zachwyciłem, a później one genialnie działały. Nie będę w tej chwili może o nich opowiadał, ale mam po prostu kilka urządzeń, co najmniej dwa takie, które rzeczywiście po pierwsze zrobiły mi wow, a po drugie jak się okazało, że podczas użytkowania Galaxy, są po prostu świetne. W przypadku Galaxy mam odwrotnie. Siedzę na premierze, nuda. Ale jak zaczynam tego telefonu używać, to z każdym dniem bardziej się do niego przyzwyczajam. No i do tego stopnia się przyzwyczaiłem, że w tej chwili po prostu jest to moje narzędzie pracy. W przypadku S8 miałem na przykład ogromne problemy z czytnikiem linii papilarnych. Tutaj też są czytniki. W tym najprostszym E jest pojemnościowy, czyli ten standardowy na czytnik. Boku. Natomiast w całej reszcie są ultradźwiękowe. W ekranach i rzeczy, moim zdaniem, działa lepiej niż na przykład tradycyjny czytnik w poprzedniku, czyli w 9+. A pokaż dotknij tego czytnika. No nie mogę dotknąć, bo tam się nagrywa. A, to patrz, myślałem, że to nie, to jest 9. Mogę pokazać, jak w 9 niekoniecznie widzi. Adaś, działa z moim poczekajcie palcem. Do Adama recenzja, tam na pewno pokażę, jak działa tak, czytnik. Pokażę wam, no, pierwsze takie wrażenie, tak, no działa lepiej, ale do ideału moim zdaniem jeszcze trochę brakuje, ale spokojnie.
Po jednym dniu to ja się nie wypowiadam na temat telefonu i nie powinienem tego robić. Słuchajcie, galaksiaki zdominowały tygodniówkę, ale to naprawdę po prostu nie ma innej rady. To jest najbardziej spektakularna premiera, no dobra, która się w tym tygodniu... To powiedzmy o tej mniej spektakularnej, która tak naprawdę dopiero będzie, bo to taka premiera, która była, ale będzie. Premiera prasowa. Jeżeli chodzi o premierę prasową, odbyła się premiera prasowa na takiej zasadzie, że news został powieszony na stronach LG. Nie wiem, czy kogoś zapraszali, czy jakieś pre-briefingi robili. No. Przecież idziemy na konferencję. Nie, na konferencję idziemy, no, natomiast wszyscy wiemy doskonale, że przed konferencjami zdarzają się czasami pokazy urządzeń, takie, że było wiadomo. Ja już chyba nawet wiem, to takim nie byliśmy, w związku z tym nie pokażę, wiem. Ale no, natomiast pojawiły się trzy modele LG-ków, pojawiło się Q60, który na renderach wygląda, jakby miał dosyć grube ramki plus noczą. Będzie miał, bo to nie jest topowy telefon. Nie, to jest średni. To globalnie rzecz biorąc, cała ta trójka to nie są topowe przecież smartfony. No, to tak? Może mieć. To co ma fajnego, bo poza wyświetlaczem, który ma w 6,3 cala, pi razy oko, bateryjką 3500 mAh, to możemy tylko powiedzieć tyle, że w pamięć 64 flesza i 3 giga RAM. Są oczywiście różne inne drobiazgi, ale nie podali, słuchajcie, pełnej specyfikacji technicznej, w związku z tym tak naprawdę nie wiadomo nawet, jaki procesor tam będzie. Dobra, pokażemy wam te telefony, bo pewnie będą. Pokażemy wam, oczywiście, że tak. Więc nie ma się nad czym rozwozić, bo później nie będziemy mieli co robić, jak już wszystko teraz powiemy. No tak, chodzi im po prostu o to, żeby to nie było tak, że znowu nam Samsung zapłacił i my mu laurkę piszemy. Nie piszemy laurki Samsungowi. Robimy po prostu, słuchajcie, tak, żeby mniej więcej, nie wiem, w zależności od ważności danego tematu, po prostu tyle czasu na to poświęcić. W tym tygodniu padło na Samsunga, dawno o Samsungu nie gadaliśmy. No, ale za to już z MWC wiele o Samsungu gadać nie będziemy, bo wszystko już pokazał. No i tyle, nie? Wyrówna się. MWC tak naprawdę zaczyna się my o tych LG-kach zaczęliśmy, ale słuchajcie, właściwie nie bardzo jest co. Zajrzyjcie do specyfikacji, a my wam je pokażemy po prostu. No, będziemy zobaczyć. W ręce będziemy mieli. Tak, i wtedy będzie o czym rozmawiać. Natomiast powiemy wam może ze dwa słowa na temat samego MWC. Kiedy się zaczyna, bo my tutaj właściwie jesteśmy troszeczkę wcześniej. Jutro jeszcze niemal nic się nie dzieje poza konferencją prasową organizowaną przez Oppo. Mamy nadzieję, że się na nią dostaniemy, bo rzeczywiście miejsc dla polskich dziennikarzy jest bardzo malutko. 3, tak? Dobrze pamiętam? Wiesz co, nie liczyłem, ale bardzo mało. 3 albo 4 sloty. Będziemy próbowali się dostać. Polska załoga Oppo obiecała, że nas będzie w tym wspomagała. Dziękujemy bardzo. Zobaczymy, może się czy uda. Się dostaniemy, czy nie. Zobaczymy po prostu. Natomiast to nie jest tak, że targi się już jutro zaczynają. Nie, pojutrze też się jeszcze nawet nie zaczynają. No nie, bo oficjalnie się zaczyna w poniedziałek. Pojutrze targi też się nie zaczynają, natomiast pojutrze jest, słuchajcie, ten dzień najgorętszy. Dlatego, że są wszystkie możliwe konferencje prasowe, te najważniejsze. No, nie chciałbym tutaj Sony skrzywdzić, która ma konferencję w pierwszego dnia targu. No, ale to... Natomiast wszystkie jakby rzeczy, które odbywają się poza kompleksem targowym i są bardzo ważne z tego względu, że to są konferencje już na targach, w samym kompleksie, także może ze względu na to. Sony zwyczajowo, bo to nie jest tak, że tak, oni zawsze tak robią. Sony co roku rzeczywiście robi konferencję prasową. Rankiem rozpoczynają się targi i zaczynają się właśnie od Sony. Może to też jest jakiś sposób na zwrócenie na siebie uwagi? To znaczy, na pewno jest jakiś sposób, natomiast jeżeli ja mógłbym cokolwiek, to słuchaj, tam jest za mało miejsca. No to jest, słuchajcie, tak, jest że czas, są no, różne ekspozycje tematyczne, są te telefony pokazane tak sobie i mnóstwo ludzi, którzy się tam po prostu tłoczą. Łatwiej jest zrobić później materiał z telefonem po tej premierze niż na samej premierze, bo właściwie człowiek się ściśnięty i nie ma co. Ciężko tam cokolwiek, wiecie, zarejestrować, także z góry od razu mówię, wybaczcie nam jakość tego pierwszego materiału Sony, bo będzie tam naprawdę ciężko się dopchać do tych telefonów. Ale ja chciałem jeszcze wrócić do jednego, bo jeszcze żeśmy o jednej takiej premierze, która była, ale nie była. Nie powiedzieli o Xiaomi. Xiaomi pokazało w Chinach Mi 9, ale pokażę ją również tutaj na MWC, więc może zróbmy podobnie jak z LG, że jak tam pójdziemy i tam będziemy mieli ten telefon w ręku, to o nim pogadamy. W razie, gdybyście chcieli sobie sprawdzić wcześniej, to specyfikacje macie na dole w opisie filmu. No co, no też trochę jak podobnie jak u Samsunga. Kolejna ewolucja telefonu, do którego już w zasadzie tak, się przyzwyczailiśmy. Oczywiście mnóstwo ulepszeń,
ale tak naprawdę ten, nazwijmy to, rdzeń pozostaje, czyli wiadomo, flagowy Star Dragon, dużo pamięci, warto, dużo bajerów. Warto może powiedzieć, bo to nie jest jakby oczywiste w przypadku smartfonów Xiaomi, że ma bezprzewodowe ładowanie na przykład. Tak, tak? To jest... Jest to rzecz stosunkowa. Bardzo fajne wzbogacenie jest tego telefonu. Quick Charge 4+, co prawda Quick Charge był już w poprzedniku, tak, natomiast... Był, tylko ładowarka była nie fajnie, taka. Fajnie, że jest. Bateryjka jest troszeczkę mała, bo jest 3300, no ale jest z kolei najmocniejszy, szybkie, no. Najmocniejszy Snapdragon znowu 855. A jest wodoszczelność? Bo tego zawsze też brakowało w nie, jeżeli dobrze pamiętam, no to właśnie, też tak mi się właśnie kurczę, że gdzieś tam tej wodoszczelności chyba jednak brakuje. Zaglądam jeszcze nie, się. Jest oleofob na wyświetlaczu, także paluchów tak, nie będziecie zostawiali. Czy widzicie, też idą takimi kroczkami powiedzmy do przodu, ale nie jakimiś spektakularnymi na hura. No ale pamiętajcie, oni też kombinują ze składanym telefonem, więc... Ale nie pokażą, nie wierzę. Ciekawe, może nas zaskoczą. To ładowanie bezprzewodowe jest 20-watowe, przewodowe jest 27-watowe, czyli nie jest jakieś żyłujące straszliwie baterie. Nie jest bardzo wysokie i nie będzie również najszybsze oczywiście na rynku, ale to nie o to chodzi. Zdobyli certyfikat, słuchajcie, to jest taki fajny certyfikat dla szybkiego ładowania w tym wypadku. Że jest w 100% bezpieczne i telefon na pewno nie może wybuchnąć. Nie wybuchnie, tak. Nie może wybuchnąć, jak to się mówi. Nie wybuchnie. I tak patrzę, ale tak poza tym to właściwie jest to rzecz standardowa stosunkowo. Dobra, bo znaczy, znowu... Przepraszam, matryca 48 megapikseli, tak? No ale to Sony. No ale to już w kilku telefonach się pojawiło. Słuchajcie, nie, o tym nie... znowu wam opowiemy, jak tam będziemy mieli to w ręku, będzie nam prościej opowiadać. Tak. Bo tak teraz na sucho to sobie możecie specyfikację na karcie. Pojawiło się również sporo rzeczy innych. iPhone się pochwalił na przykład, że pokaże nowe modele na Barcelonie. No też do nich pójdziemy i też o nich wam opowiemy już bezpośrednio. Tak, bo wyobraźcie sobie, że iPhone też jest w Barcelonie. Tak. iPhone był w zeszłym roku i dwa lata oni temu. Są co roku. No. I nawet dwa lata temu chyba dostali nagrodę od Google, jeżeli dobrze dwa pamiętam. Albo trzy lata temu. Dwa albo trzy lata temu, tak. No było coś takiego. I poza tym jeszcze Archosy, które również się pojawiły dosyć niespodziewanie i te Archosy będą i będziemy również, mam nadzieję, na to obejrzymy, zobaczymy, co to wiecie co, jest mnóstwo roboty, bo jeszcze oczywiście jest konferencja Honora tak zaplanowana. No Huawei, no to wiemy, że raczej telefonów nie pokażę, bo te będą później, ale Jacek będzie, bo może coś ciekawego z laptopów pokażą nowego. No i pewnie zapowiedzą składany telefon, jak znam życie, no bo skoro Samsung to zrobił, to i oni też muszą, nie mają wyjścia chyba teraz. No. Tak myślę o czym jeszcze. Rozglądam się, ale tak właściwie to chyba nie bardzo jest. No, możemy powtórzyć wam, że będzie Energizer z ponownym. Chciałem powiedzieć, że jest stoisko, na które ja się boję pójść. W przypadku Huawei spodziewamy się w zasadzie premier nowych laptopów, może Huawei rzeczywiście też z daleka pokaże Folda. No i pewnie jakiś tablet dorzucą do kompletu, bo to tak... Tak? Tak pan myśli, że nie wiem, no tak przeczuwam. Znaczy, no, ja podejrzewam, że będą rzeczywiście głównie w ultrabooki, natomiast czy coś więcej, nie wiemy no i za ten temat zobaczymy po prostu, czy coś się pojawi. Sony pokaże po prostu kontynuatorów. Prawdopodobnie pokażą smartfona flagowego. Ale zobaczymy, ciekaw jestem, czy pokażą. Właśnie z tym flagowcem to ja nie wiem, będą na pewno dwa ciekawe. A, że XZ-ki nie będzie w tym. No, może rzeczywiście. Coś tak kurczę, pamiętam, że właśnie nie miało być flagowca, ale będą dwa dosyć ciekawe silniki. Też chciałem zwrócić na nie waszą uwagę, bo mają dosyć ciekawy wygląd frontowej części. Ramka będzie tylko z jednej strony. Ale bez nocza, bez niczego, natomiast u dołu będzie ekran prawie do samego końca. Strasznie jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało na żywo, no ale o tym, moi drodzy, w poniedziałek, bo oczywiście pod warunkiem, że nikt nas tam na tym stoisku nie stratuje i dopchamy się jakoś do tego stędu z telefonami, bo może być różnie. Zobaczmy, będziemy starali się wam pokazać wszystko, co tylko będzie mogli, zarówno konferencje prasowe i te urządzenia na konferencjach, jak i później na spokojnie na stoiskach. Dokładnie. Podejdziemy do wszystkich interesujących urządzeń i coś wam o nich powiem. Może nam się uda jakieś ciekawostki znaleźć. Także śledźcie nasz kanał. Pierwsze materiały myślę, że wjeżdżają w niedzielę, no chyba, że jutro nam się uda z tym Oppo.
no to będzie wcześniej coś, a jak nie, no to od niedzieli zaczynamy jazdę z materiałami, także oglądajcie nasz kanał, zróbcie sobie dzwoneczek, ustawcie na nowości, no i bądźcie z nami, zapraszamy serdecznie. Dzięki, że jesteście z nami, dzięki za komentarze, dzięki za aktywność, przepraszamy za jakość dźwięku dzisiaj, bo jest studnia po prostu, ale nie było jak inaczej, nie mamy po prostu osobnego mikrofonu. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć. Okay.